Siemano, z tej strony Slowly, witam was w kolejnym odcineczku z CSGO Skinsa u mnie na kanale. Jeżeli jeszcze nie bierzecie sobie udziału w konkursie na Shadow Dodgersy Autotronic, link macie oczywiście w opisie. Wystarczy zasubskrybować mój kanał, no i oczywiście skomentować jeden film. I tam do wygrania macie oto Shadow Dodgersy za 600 zł, więc bierzcie sobie udział koniecznie. A oczywiście wpisując kod mój, kodzik Slowly, dostajecie bonusik, 10% do wpłaty i 2 zł na start. A w dniu dzisiejszym, mordeczki, spróbujemy sobie pootwierać 12 skrzyneczkę za 12 zł z tym kałaszkiem i będziemy sobie polować na tego kałaszka. Zobaczymy, za którym razem ta skrzynia odda nam tego kałacha. I będziemy otwierać oczywiście po 3 na 1%, więc rozpoczynam tutaj opening od pierwszego spina i zobaczymy. Z pierwszej, no niestety, pusto. 6% mamy na jakiegokolwiek kałacha, 1% na Empressa, 1% na Neon Raidera. Swoją drogą, ten Neon Raider chyba droższym jest niż, nie, przepraszam, Factory New Empress jest dużo droższy. No dobra, zobaczymy, jak nam będzie lecieć. Druga skrzyneczka, niestety, również słabiutko. Weźmy sobie może tego speed mode'a i zróbmy sobie takie szybkie 4-5 szufelek. Więc let's go, raz, dwa, trzy. Oj, słabiutko, 4. I będzie bez żadnego kałacha, no był blisko. 6. No nie gadaj, 7. 1, okej. Nie opłacało się to. Nie opłacało się nam. 8. Okej. To był tylko zwiastun tego, żeby właśnie wyleciał nam AK The Empress Factory New. No i troszeczkę tych skrzynek potrzebowaliśmy. Prawie, no myślę, że ponad 30. 30 otworzeń potrzebowaliśmy na pewno. No, na pewno zdobyliśmy również profit, więc to nas jak najbardziej cieszy. Sprzedamy sobie te oczywiście stickery. No i mamy odhaczonego kałaszka, więc bardzo nas to cieszy. Może skoczmy sobie teraz na bitwę. No i tutaj mamy bitwę za 615. Nie do tej, nie chciałem do tej bitwy dochodzić. Tutaj dołączamy z bitwy za 615 zł 12 skrzyń elegant. Więc zobaczymy, czy elegancko sobie zgarniemy tą bitewkę. Zaraz zobaczymy. Cyno. Cyno naszym przeciwnikiem. I Deagle Konspiracja za 32 zł. Okej. AK Slate 12,89. Spoko. 5-7 Cooper Galaxy. To już jest 4 dyszki. Dobra. Ale nasz przeciwnik z Redline'em, więc niestety dalej jesteśmy do tyłu. No i mam nadzieję, że uda nam się, kurczę, przełamać tą niezbyt udaną passę póki co. Come on, coś dobrego potrzebujemy. No nie petkę za 3 zł, to na pewno nie to. Okej, bo tu jeszcze mamy inne skrzyneczki niż tylko te eleganty, więc może jeszcze coś ciekawego się wydarzy. Nie wiem, ile te eleganty w ogóle kosztują, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć, czy te dropy są okej, czy nie są okej, ale mamy teraz Ninja Case'a. Okej, Cyrex, zadychę. 2 złote różnicy już między sobą mamy, więc to nie jest dużo i mamy przewagę. 35 zł Water Elemental. No i teraz, że tego nie skiepścić, ostatnia skrzynia eventowa. Mamy to 3 złote i byśmy to przegrali, ale mamy. Wygrana bitwa, 500 zł. Niestety stówka na minus tej bitwy. Nie poszczęściło nam się tak dobrze, jak wydaliśmy kaskę na bitwę, więc kurczę, lecimy z kolejną. Bullet Queen z pierwszej skrzyni i znowu elegant. Czemu oni tak te eleganty katują? Aha, no dobra. Może już znamy odpowiedź. Bitwa zgarnięta przez naszego oponenta tym razem. No i tu mamy za 350 bitwę, ale ona już nam się rozpoczęła. Przez chwilę tu miałem bitwę za 500, ale chyba ona szybko tutaj zniknęła. Ziomek dodał pewnie boty. Co my tutaj jeszcze mamy? No mamy tu za 6, za 15, za 15. No w to nie idziemy wbijać. No nie ma szans, że ja w to wbiję, bo to jest za mało. Dobra, wbijmy tu sobie za 3 dyszki. No, za już 3 dyszki nie będzie. Co to jest w ogóle? Music case. Okej, muzyczki i raz case. Nie wiem kompletnie, czego mogę się potem spodziewać, ale spróbujmy otworzyć sobie te skrzyneczki. I z pierwszej niestety 3 złote tylko. I samo z dyszką. Co? Music kit za 72 zł? No dobra, to już możemy stąd wyjść. Chociaż czekajcie, bo to jest underdog w ogóle. Ty, ja zapomniałem o tym. O, dobra. Dobra, to już nie ma szans. Nie ma szans. A już było, kurczę, fajnie. Fajnie się tutaj rozgrzewała nam skrzyneczka. No ale lipa. Dobra, wejdźmy sobie troszkę niżej i może jakąś skrzyneczkę 50-50 sobie zakręcimy. 50% WP.
Spróbujmy. I jest Hyper Beast, okej. Okay. To jest w stanie Battle Scared, ale zawsze to jest jednak profit parę złotych. Jednak największe ściano można zgarnąć tutaj na tym Asimowie przykładowo. Choć i Redline jest też niczego sobie, 386 najdroższy. Więc mordeczki... Co? Co tu się wydarzyło, ty? Co to był za pas zwycięzca? To chyba bitwa jakaś za... Nie wiem, za jakąś mega powaloną kwotę, ale dobra, my mordeczki sobie chyba w tym punkcie skończymy ten odcinek. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o używaniu kodu SLOWLY na stronie, bo dostajecie bonus do wpłaty. No i wbijajcie sobie, sprawdzajcie skrzyneczki eventowe, bo są fajne. A no i co? Na razie, cześć!